po gołnialeszno po pełnym emocji spotkaniu pokonała drużynę ROW Rybnik. Od samego początku to zawodnicy z Rybnika dyktowali warunki meczu, wygrywając pierwsze 4 biegi w wyniku 4-2. Dopiero w piątej gonitwie para Sajfudinów Kildemans przywiozła do mety podwójne zwycięstwo, tym samym dając Leszczyniom sygnał do ataku. Podopieczni Piotra Barona dopiero w trzeciej serii doprowadzili do remisu. Pozytywnym zaskoczeniem okazał się 11 bieg, kiedy po wykluczeniu Piotra Pawlickiego Bartosz Smechtała przywiózł za swoimi plecami parę Łaguta Lindgren. Przed biegami nominowanymi nic nie było jasne i obie drużyny mogły jeszcze zwyciężyć w tym spotkaniu. Jednak bieg 14 przyniósł podwójne zwycięstwo Byków. Remis w biegu 15 sprawił, że spotkanie zakończyło się wynikiem 46-44 dla Fogo Unii Leszno. Dobry występ zaliczył Emil Sajfudinom, dokładając na konto Unii 13 punktów. Zadowalająca jest także postawa Grzegorza Zęgoty, który z każdym meczem spisuje się coraz lepiej. W niedzielę w 10 kolejce PGE Ekstraligi w Fogo Unii Leszno zmierzy się z ekantor.pl Faluba Zielona Góra. Dla Fogo Unii Leszno punktowali Emil Sajfudinow 13, Peter Kildemant 2+1, Piotr Pawlicki 5+2, Grzegorz Zęgota 10, Janusz Kołodziej 7, Dominik Kubera 2 i Bartosz Smektała 7.